Przeprowadziliśmy przesłuchania Festiwalu Piosenek Polskich w ramach programu edukacji kulturalnej Młodzi Polacy Artystycznie, program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do pierwszego dnia przesłuchań festiwalu zgłosiło się prawie 25 wykonawców. Wykonawcy zostali zakwalifikowani. On jeszcze usiadł tutaj przy tym pianinku, jeszcze pokazuje jej podejść bliżej. Nie, to przypadek, nie, w ogóle nie. Oceniamy to, co tu usłyszeliśmy. Witam bardzo serdecznie, Sebastian Chmiel. Jestem jurorem na zacnej imprezie, która odbywa się w Żywcu, Festiwal Piosenki Polskiej. Jestem na scenie, na której przed momentem było niezwykle energetycznie, aczkolwiek zróżnicowanie. Wystąpiły dzieci, młodzież, śpiewały piękne piosenki. Mam przyjemność oceniać z moimi szanownymi koleżankami to, co się tutaj dzieje. Jest bardzo dużo świetnych głosów, talentów wokalnych, jak to bywa na Żywiecczyźnie, gościnne Miejskie Centrum Kultury, gdzie można było przeprowadzić pierwszy dzień festiwalu, jutro drugi dzień przesłuchań, a w niedzielę koncert finałowy z udziałem gwiazdy Izabeli Trojanowskiej. Izabela Trojanowska przyzna Grand Prix Festiwalu.